Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj będzie dorsz, którego będę zapiekał w sosie szpinakowo-beszamelowym. Jest to potrawa naprawdę pyszna i wiele razy przeze mnie sprawdzona. A więc zaczynamy, bo szkoda czasu, bo robię się coraz bardziej głodny, gdy pomyślę sobie właśnie o tej rybce w ten sposób zrobionej. Zobaczcie, mam tutaj kupione piękne trzy takie polędwice z dorsza. Oczywiście można użyć innej ryby, jak na przykład łosoś, ale pamiętajmy, żeby ryby były grube i mięsiste. Teraz pokroję w kawałki. Wielkość kawałków uzależniona jest od tego, jakie chcemy po prostu podawać później na talerzu. Jak widzicie, kuchnia też dzisiaj nie jest ta, co zawsze, ale jakoś sobie tutaj muszę radzić. Teraz ryby należy dobrze posolić. Ja używam grubej soli morskiej. I rybę odstawiam na bok. Teraz zajmiemy się szpinakiem. Do tego celu będziemy potrzebowali jednej średniej cebuli, trzech ząbków czosnku i za chwilę będę mówił co dalej, ale najpierw pokroję cebulę w kostkę. Teraz posiekam czosnek. Dobrze, pamiętajmy, żeby sobie najpierw te składniki, które możemy sobie wcześniej przygotować, przygotujmy sobie je najpierw, a później zaczynajmy smażyć. Czosnek posiekany, cebula pokrojona, więc teraz będziemy zaczynali smażyć. Jeszcze powiem coś o szpinaku. Zobaczcie, mam tutaj szpinak. To jest szpinak mrożony. Dlaczego? Dlatego, że gdybym miał użyć szpinaku świeżego, to musiałbym użyć taką wielką górę tego. A tak, mam już gotowy, mrożony. On już jest fajnie sprasowany, więc kupuję jeden mały woreczek i mi wystarczy. A więc smażymy cebulę, czosnek i robimy beszamel. Na rozgrzaną patelnię wrzucam masło. Dwie łyżki. Wrzucam pokrojoną cebulę. Czosnek wrzucimy za chwilkę. Kiedy cebula jest już zeszklona, wrzucamy czosnek. Delikatnie posolimy i posypiemy czarnym, grubo zmielonym pieprzem. Wetrę od razu połowę takiego orzecha gałki muszkatołowej. Wsypuję dwie łyżki czubaty mąki. Dokładnie mieszam. Teraz przysmażoną cebulę, czosnek, mąkę i przyprawy przełożę do większego garnka. I zaleję mlekiem. Już pięknie, zobaczcie, gęst się robi. I dolewam teraz śmietanę.
bo stosunek mleka do śmietany w tej potrawie musi być równy. Musimy spróbować. Zdecydowanie brakuje soli. I troszeczkę pieprzu. Wsypuję zamrożony jeszcze szpinak. Szpinak puści w ciągu 5 minut i sos będzie gotowy. Sos szpinakowy jest już gotowy, więc teraz przekładam go do naczynia żaroodpornego. Po prostu wylewam. I przekładam rybę, wciskając ją delikatnie do środka. Kawałek po kawałku. Piekarnik rozgrzałem do 195 stopni. Z góry posypuję delikatnie czarnym pieprzem. I tak przygotowaną rybę wkładam teraz do piekarnika na jakieś 25 minut. I czekamy. No i moja ryba jest już gotowa, więc wyjmujemy z piekarnika. Wygląda to naprawdę apetycznie. Zobaczcie. Prosto, szybko i naprawdę smacznie. Ależ to pięknie wygląda, zobaczcie. I próbujemy. Zobaczcie, jaki jest dorsz delikatny. Nie jest przesuszony. Co widać? Po prostu poezja. Wow. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. A, i przepraszam za scenerię, ale jestem po prostu na świętach, więc muszę sobie jakoś radzić. Ale pochoda.